1 stycznia około godziny 1.30 w nocy pogotowie zabrało z rynku mężczyznę z urazem głowy i klatki piersiowej. Jego małżonka przyznała, że pił alkohol, ale początkowo pomoc przebiegała sprawnie. Kłopoty zaczęły się dopiero przed budynkiem szpitala. Podczas oczekiwania na przyjęcie pacjent zaczął agresywnie się zachowywać i obrażać ratowników. Doszło do szarpaniny. Ratownik próbował obezwładnić, ponieważ ten pan zaatakował ratowniczkę z tego zespołu, próbował go obezwładnić i doszło tam do zadrapania powierzchni ciała oraz drobnych urazów przedramienia. Ratownicy nie odnieśli poważnych obrażeń, ucierpiał za to specjalistyczny sprzęt. Mężczyzna uszkodził go, gdy zaatakował ratowniczkę niosącą mu pomoc. Straty w sprzęcie szacujemy na około 20 tysięcy złotych. Defibrylator, gniazdo wejściowe pulsoksymetru i pompa infuzyjna. Jak przyznają ratownicy, podobne interwencje zdarzają się cyklicznie, szczególnie gdy pacjenci są pod wpływem alkoholu. Mężczyzna, który pomylił wdzięczność z agresją, będzie teraz musiał zapłacić za zniszczenia.